Dobrze, witamy wszystkich bardzo serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Widać nas, słychać nas, dajcie znać. Tak, prosimy o informację, czy nas dobrze widać i dobrze słychać. Poczekamy sobie jeszcze, bo jeszcze mamy parę minut. 5 minut jeszcze do czasu rozpoczęcia naszego. O, super. Super. Ale duży, szybko odzew. Dobra. Fajnie. Więc tak, my jeszcze sobie poczekamy na resztę uczestników, bo tutaj widzę na liczniku, że cały czas osoby dołączają, to nas strasznie cieszy. Bardzo fajnie. Dzień dobry, Pani Małgorzato. Tak, dobra. Dajcie znać, czy stawialiście dzisiaj bańki. O, właśnie. Czekaj, bo tutaj się... Ale komentarze. Witam serdecznie. Dobrze. Wczoraj. Pani Milena wczoraj stawiała. Dobrze, fajnie. Jeszcze ma Pani czas na dzisiaj. O, a Ty stawiałeś dzisiaj, Krzysiek? Ja stawiałem dzisiaj. Tak? Przeziębionko jedno leciało, także... Też. Dzisiaj nie, ale wczoraj tak. Pani Kamila też stawiała. No dobrze. A próżniowe czy ogniowe? Pani Kamilo i Pani Mileno. O, Pani Lucynę znam. Wielgość. O, Pani dzień dobry. Kamilo ogniowe stawia, bardzo ładnie. Pani Karolina próżniowe. Pani Magda, ja nigdy nawet nie umiem. Do czasu, spokojnie Pani Magdo, poradzimy na to. Tylko próżniowe. Czekamy na instrukcję, ale jaką instrukcję? Przepraszam, tej wiadomości na czacie jest tyle dużo, że nie wiem, czy będę nadążał czytać imiona i pytania. Na razie to nadążam tylko czytać komentarze, na razie próżniowe. O, Pani Ela Frankowska jest, dzień dobry. My się znamy. Fajnie. No proszę. Dobra. Dobra. No, fajnie, rośnie nam liczba uczestników, super. Czekamy sobie. Dobra, pewnie to jeszcze powtórzę. Zaraz, zrobimy to tak. Tu muszę sobie powiększyć. O, zrobimy to w ten sposób, będzie lepiej. Będą informacje na temat stawiania baniek dziecku dwuletniemu. Także będą. Absolutnie na łopatce nie będzie żadnych konsekwencji, żeby postawić na łopatce bańki. To jest wielki mit i mogę Panią skierować, Pani Agnieszko, na naszą stronę na YouTubie Fizomanufaktury, nasz profil, i tam pokazujemy na jednym filmie konkretnie, dlaczego stawianie baniek na łopatce jest całkowicie bezpieczne. Jest to tylko mit. W przypadku pewnego wieku u dzieci można by się od tego powstrzymać, powie Krzysztof nam za paręnaście minut dosłownie dlaczego. Natomiast generalnie śmiało można te bańki na łopatce stawiać. Ale wcale nie dlatego, że coś permanentnie złego się tam wydarzy. Po prostu u mniejszych dzieci może to na łopatce być bolesne, a nie jest do końca potrzebne. Tak, tu tak, Pani Mileno, będzie, to Krzysztof powiedział. Boi się stawiać, Pani Aneta mówi, że się boi stawiać bańki ogniowe. A dlaczego, Pani Aneto? Bo ogień, czy bo coś jeszcze? Zaraz tam doczytam do odpowiedzi Pani Anety. Dobra. Pani Aneta. Nie wychodzi mi stawianie bańki ogniowe. A co, odpadają? Pani Aneto? Dlaczego nie wychodzi? Jak ktoś się boi ognia, to nie ma czego. Dzień dobry. Witam serdecznie. O, doczytałem do końca. Nie mogę trafić w moment z ogniem. Nie do końca rozumiemy to chyba, no nie? No nie. Nie. Chodzi o prędkość i was troszkę oparzyłam dziecko. Bańki próżniowe stają się według mnie lepiej niż próżniowe. Okej. Okay. Jasne, że tak. Fajnie, że mam pani... Generalnie takie... musimy sobie też powiedzieć, że wszystkie bańki są próżniowe, tylko są ogniowe i bezogniowe, nie? Także. Tak. Takie małe sprostowanie. My osobiście stawiamy i uczymy tylko baniek ogniowych. Mamy na to tam kilka swoich powodów. Natomiast jeśli Pani chce stawiać próżniowe, to jasne, że tak. Aczkolwiek ta wiedza, którą będziemy dzisiaj przedstawiać, większość tej wiedzy, na przykład badania, są na bańkach ogniowych, a nie na bańkach próżniowych. To trzeba podkreślić. Tak. Słuchaj, czy Ty jesteś w stanie podać mi moją myszkę? Będzie mi wygodnie operować. Jeszcze zanim zaczniemy. Zdrowa myszka wertykalna. Dobra. Ja mam problem ze stawianiem baniek ogniowych, ponieważ nie chcą się zasysać lub jakoś zasysają. A to prawdopodobnie dlatego, że za długi czas mija od nagrzania bańki do postawienia na pacjencie bądź komuś z rodziny. Jestem za długi, trzeba go drastycznie zmniejszyć.
Czyli trzeba to robić szybko. Marceli, nasz absolwent, jak pamiętam dobrze. Chyba z Zielonej Góry, ale nie mam pewności. Ogniowe szklane chciałbym stawiać, a stawiam plastikowe, panie. Dobrze, panie Aneto, mamy dzisiaj dla pani sposób, żeby pani stawiała bańki ogniowe, szklane. Dobra, witam. Jest godzina 19, ale widzę, że ten licznik naszych uczestników też rośnie, więc jeszcze poczekałem parę minut. Poczekałem jeszcze chwilę. Ile zaciągnięć? My się nie zajmujemy bańkami bezogniowymi, więc no niestety tutaj nie pomożemy, ponieważ ja nie mam w tym temacie żadnych doświadczeń. Ja stawiam wyłącznie ogniowe. Poza tym, jak można powiedzieć, ile zaciągnięć, jeśli na przykład słucha nas teraz na żywo już paręset osób i powiem to osobie, nie mówię teraz o pani, tylko powiem to osobie, na przykład, która waży 60 kg, powiem to osobie, która waży 120 kg, to jak możemy mówić, że te same osoby zrobią to samo zaciągnięcie? Jest to niewykonalne. Więc nie ma tak, nawet jedna osoba nie jest w stanie wykonać tych dwóch samych podciągnięć, bo chociażby zrobi to pani z różnym przyspieszeniem. No i też kwestia tego, że te pompki są różne i wywołują zupełnie różne ciśnienie w bańkach bezogniowych. Super, bardzo się cieszymy pani Ulo, natomiast tutaj jeszcze z tyłu, muszę używać myszki, żeby było bezpieczniej, tutaj było jeszcze takie pytanie, z jakiej firmy najlepsze są bańki szklane? My kupujemy bańki szklane z takiej strony na przykład jak TCM Sklep bodajże mają, tak, TCM Sklep albo Akusmet. Pani Sabina, czy będzie można później, bo widzę, że jest nagrywany ten webinar? Tak, będzie nagrywany. O pieprzykach możesz to powiedzieć. Jeżeli chodzi o pieprzyki, to one są niebezpieczne w momencie, kiedy mają jakieś komórki rakowe i po przestawieniu bańki może się okazać, że ten nowotwór się uaktywni, w związku z czym pieprzyki bezwzględnie należy omijać. Zwłaszcza te wystające, bo te wystające mogą być rakowe. Po prostu stawiam bańki wszędzie tam, gdzie ich nie ma. Tak. A jeżeli jest dużo drobnych i nie ma gdzie postawić baniek, no to ja bym odstąpił wtedy od takich czynności. Albo bym stawiał tam, gdzie tych pieprzyków nie ma i szukałbym tak naprawdę już wtedy po całym ciele. Do jakiej gorączki można stawiać bańki? Bezpiecznie, bez konieczności zbijania temperatury do 38 stopni. Maksymalnie skoczy o 2 stopnie, czyli do 40. Było pytanie, jak używać stalowy kwacz od pani Małgorzaty, pani Małgorzata Markowicz. Ja pani Małgorzata Markowicz skądś kojarzę z Facebooka. Tak, pani Aneta, ja też mam stecem szklany, to czekaj na używanie. No to czas najwyższy zacząć używać, pani Aneto. Mamy tutaj metalowy kwacz? Mamy. To zaraz Krzysztof pani przedstawi, pani Małgorzato. Pani Małgorzato, tego typu kwacz, rozumiem, pani pyta, tak? Tego typu kwacz. Tutaj od tej strony wkładamy watę. Namaczamy go w spirytusie. Waciki kosmetyczne. Tak, waciki najlepiej. Kosmetyczne, nie watę, tylko waciki kosmetyczne. Namaczamy go w spirytusie. Trzeba go otrzepać w tym spirytusie. Właściwie jak wyjmiemy ze spirytusu, trzeba otrzepać, żeby nic nie skapywało. Podpalić. Podpalić. Odpalamy kwacza. Ale mało widać ogień, u Państwa widzę. Jest już ogień, widać. I najpierw sobie ogrzewamy banieczkę, żeby była ciepła. Później wkładamy banieczkę do kwacza, robimy dwa obroty i przystawiamy tam, gdzie chcemy przystawić. Ważne, żeby jak najszybciej od kwacza do skóry. Czyli wkłada pani do środka, do tego sitka, czy jak to tam pani nazwała, nie pamiętam, waciki kosmetyczne. Dobra, to mamy. Czy to prawda, że należy unikać nerek? Nie. Nie, to nie jest prawda. Na nerki można postawić, ale zawsze należy sobie zadać pytanie, dlaczego chcemy akurat w tym miejscu te bańki postawić, a dlaczego nie na przykład, tak? No bo można ominąć te nerki, bo literatura mówi, żeby omijać te nerki, no natomiast pytanie, dlaczego akurat tam chcemy stawiać? Dobra, pani Sylwia 1 albo pani Sylwia T 1, pani Sylwia 1 pyta, czy nagranie będzie udostępnione na maila. Nagranie na pewno będzie na naszym YouTubie, nagranie na pewno będzie link na naszym profilu na Facebooku. Będę chciał wysłać wszystkim tym, którzy byli zapisani na webinar, linka również do nagrania na YouTubie,
Mam nadzieję, że mi się to uda, bo wcześniej tego jeszcze nie praktykowałem, tylko wysyłam od razu na YouTube, a postaram się to tym razem zrobić bezpośrednio ze strony ClickMeeting, ale od razu mówię, że lepiej wejść na naszego YouTube'a albo na naszego Facebooka, tam na pewno będzie, najpóźniej w sobotę. Pani Katarzyna pyta, czy się zaczęło. Tak, Pani Katarzyno, już troszeczkę tutaj gadamy sobie, ale na razie jeszcze tylko wstęp, chociaż już powinniśmy zaczynać. Pani Małgorzata, no właśnie, wiedziałem, że zyskałam się nam Panią Małgorzatę. Fajnie. Pozdrawiamy. Bardzo. Czy po złamaniu śródstopia na etapie rehabilitacji można postawić banki, jeśli noga nadal puchnie, to może pomóc? O, dobre pytanie w sumie. W okresie ostrym od złamania śródstopia, czyli do tych 7 dni po złamaniu, nie wolno stawiać baniek lokalnie. Jeżeli stopa puchnie, no to pytanie, dlaczego puchnie? Przepraszam, co to jest etap rehabilitacji, bo to może być 2 lata, a może być tydzień, więc to jest też w sumie dobre pytanie. Więc mam nadzieję, że Pani Iwona zaraz odpowie i dojdziemy do tego, ale dokończ. Tak, i właśnie jeżeli noga puchnie, to najpierw trzeba sobie zadać pytanie, czy tam się żadna zakrzepica nie toczy. To jest bardzo ważne, bo zakrzepica jest przeciwwskazaniem do stawienia baniek, zwłaszcza lokalnie. I ja bym zaczął od tego, że stawiałbym bańkę na brzuchu, czyli cały brzuch bym obstawiał, żeby zwiększyć drenaż, zwiększyć przesączanie się płynu w całym organizmie. Wtedy będą obrzęki szybciej schodzić i zastymuluje Pani organizm lepiej do regeneracji. Dobra, musimy odczytać wiadomości, ruszamy. Gdzie najpierw stawiać bańki na przypuklinę w odcinku lędźwiowym, Pan Zbigniew pyta. No bańki, przy stawaniu w ogóle bańki nie pomogą na przypuklinę. Ona się cudownie nie wyleczy, ani nie wchłonie, ani nie wyciągnie. Mi się wydaje, że jednak Pan pyta, jak stawiać bańki na bóle kręgosłupa, które są związane z przypukliną. O tym będziemy mówić? Dzisiaj nie było w planie, ale możemy szybko powiedzieć. Najważniejszym punktem są pośladki i łydki. Czyli obstawić całe pośladki, całe talerze biodrowe, no i całe łydki po obu stronach. Jeśli jest pan subskrybentem naszego mailingu, na którym tam dość regularnie publikujemy niektóre rzeczy, to w zamian za zapisanie się wysyłamy taki darmowy plik z 2 aplikacjami na choroby dróg oddechowych oraz na rwę kulszową. I można by tak sobie ująć, tak teoretycznie, że jakby Pan zastosował aplikację na rwę kulszową z 2 stron, to pomoże na bóle związane z przepukliną. Oczywiście mówimy o najczęstszych przypadkach. Zdarzą się przypadki, że ta aplikacja nie działa, będzie trzeba zastosować inną albo zupełnie inną też terapię. Czy te wykłady można stosować również do baniek bezogniowych? Nie wiem. Nie wiemy tego. Nie próbowaliśmy. Badania, które my prezentujemy w naszych szkoleniach stacjonarnych, innych naszych szkoleniach oraz na tym wykładzie są prowadzone tylko na bańkach ogniowych, więc nie wiemy, czy to do bezogniowych się również zgadza. No tak z praktycznego punktu widzenia raczej właśnie nie. Nie, dlatego też, że bańki bezogniowe mocniej zasysają tkankę, bardziej powierzchownie i tam większe uszkodzenia się tworzą. W związku z tym trzeba by przystosować tą naszą aplikację, trzeba by zastosować mniejsze ilości tych baniek, ale my się tym nie zajmujemy, nie mamy doświadczeń, robimy ogniowe i nie zastanawiamy się nad bezogniowymi. Czekaj. Dobra, to jest tak, jesteśmy na pytaniu z 19.03, jest 19.08, to mi się wyświetla, że jeszcze mam 25 różnych wiadomości i teraz tak, żebyśmy ustali jakąś taką naszą tok postępowania na tym webinarze, my sobie zaraz zaczniemy, bo mamy też do opowiedzenia program i na pewno jeszcze w ramach tego, co będzie przedstawiać z Krzysztofem, będą na pewno jakieś dodatkowe pytania. Więc postaram się odpowiedzieć na wszystkie, naprawdę postaram się odpowiedzieć na wszystkie, tylko że liczba tych pytań coraz bardziej rośnie, a my musimy zacząć nasz wykład, więc za chwilę to zrobimy i do pewnego czasu będzie można zadawać pytania. Później jak skończymy taką część, taką jakby tą bardziej teoretyczną naszego webinaru, to jeszcze odpowiem na parę pytań, postaramy się na wszystkie, powtarzam, i wtedy już prosiłbym, żeby już się skupić na tym, co będziemy dalej mówić, już wtedy na te pytanka odpowiedzieć nie będę, ale to jeszcze przed nami długa droga do tego. Więc zaraz sobie zaczniemy, jeszcze tylko ostatnie pytanie Pani Anety, bo Pani Aneta chyba jest na razie najbardziej aktywną uczestniczką. Natura czy spirytus lepszy do podpalania? Spirytus 99% alkoholu. Waciki się dymiły, może dlatego, że były w denaturacie. Tak, denaturat dymi. My też mamy nadzieję, Pani Małgorzato, że po webinarze się Pani odważy używać ogniowych. Żeby ten nie wacik, tylko niech Pani wepchnie ze 4 waciki. Tak trzeba dopchnąć jakimiś... Ma być ciasno. Tak, jakimś nie widelcem, tylko jakimś tam śrubokrętem albo nożyczkami trzeba dopchnąć. Tam spokojnie 4 waciki wchodzą na luzie i wtedy one nie wypadną, na pewno. Implanty nie są przeciwwskazaniem do stawiania baniek, natomiast ostry okres złamania barku
czy tam kości ramiennej, tak. Czyli w okresie przewlekłym. Dobra, już mówiłem, że ostatnio. Dobra, okay. Dobra. Lećmy z programem. Lecimy. Sobie tylko dotąd opowiedzieliśmy. No dobrze, to zaczynamy od nasz webinar. Witamy raz jeszcze wszystkich bardzo serdecznie. Mamy kilkaset osób, nas strasznie cieszy. Tak. Bardzo nas cieszy. Cieszymy się bardzo, że są Państwo z nami. Dziękujemy bardzo za Waszą obecność. Zaczynamy nasz webinar. Naszym tematem oficjalnym jest stawianie baniek przy przeziębieniach, zapaleniu zatok oraz omówienie bąbli po bańkach, a na końcu, jak mówiłem, będzie również taka niespodzianka po tym całym bloku teoretycznym, więc lecimy. Jaki jest nasz cel? Nasz cel jest taki, żeby każdy uczestnik naszego webinaru nie bał się używania baniek ogniowych, ale również, żeby zobaczył, że ta metoda jest bezpieczna i skuteczna, bo stawianie baniek w prawidłowy sposób jest bezpieczne i skuteczne i one naprawdę pomagają i mamy na to badania naukowe, a nie tylko nie mówimy, że trzeba stawiać tutaj, bo tak, a czemu, to może później na to pytanie odpowiemy, no nie, tak nie mówimy, mówimy o tym, że bańki ogniowe działają, bo są na to przeprowadzone badania, głównie raczej na Bliskim Wschodzie, z tego co tam widzę. Dalekim Wschodzie, przepraszam, tak, Dalekim Wschodzie, Azja, ale są na bańkach właśnie ogniowych, więc super i na tych badaniach się opieramy na naszym webinarze i naszych szkoleniach. Dobra, więc tylko się pokrótce przedstawimy. Ja się nazywam Michał Mucha, jestem fizjoterapeutą, jestem również mistrzem w zawodzie naturopata. Razem z Krzysztofem nadajemy do Państwa z Poznania i w tym mieście prowadzimy wspólny gabinet pod nazwą Fizjomanufaktura. Przyjmujemy różnych pacjentów, głównie bólowych, ale oczywiście jest sezon cały czas przeziębieniowy, więc przyjmujemy również pacjentów z przeziębieniami, nie boimy się tego i jeśli pacjent jest przeziębiony i świadomy tego, że my stawiamy bańki i bańki mogą pomóc, to te banieczki stawiamy i zapraszamy ich do gabinetu. No, stosuję bańki już od wielu lat, są one bardzo fajne, lubię je stosować. I tak w skrócie tyle o mnie, bo po co więcej. Ja jestem Krzysztof Konik, jestem dyplomowanym fizjoterapeutą i również jestem mistrzem w zawodzie naturopata, tak jak Michał. Od bardzo wielu lat pracuję z pacjentami, konkretnie to od 9 lat. Stawiam bańki troszkę krócej jak 9 lat, ale myślę, że około 6-7 lat te bańki już stawiam. Pomysł na szkolenie wziął się stąd, dlatego że to jest szalenie prosta metoda, bardzo skuteczna i chciałbym, żeby w każdym domu była stosowana jako taka pomoc, że tak powiem, przedmedyczna. Czyli jeżeli bańki pomogą, no to pomogą, mamy sprawę załatwioną, no jeżeli bańki nie pomogą, czy inne metody naturalne, no to wtedy się zgłaszamy do lekarza, a nie odwrotnie. Tak by było fajnie, tak się myślę, że coraz bardziej zmienia. Tak. Powoli wracamy do tej metody. Ona po drodze gdzieś tam nam trochę wyginęła. No dobrze, i tak jak wspomnieliśmy, przyjmujemy w gabinecie Fizjomanufaktura, mamy również trójkę pracowników, oni również pracują z wieloma problemami osób, typu na przykład bóle brzucha, bolesne miesiączki, jakieś wady stóp. Tak. Co jeszcze? Właśnie też mamy fizjoterapeutę, który zajmuje się pracą z pacjentami internistycznymi, czyli tak naprawdę ze wszelkimi zaburzeniami narządów wewnętrznych, cukrzycą, endometriozą i wieloma naprawdę różnymi schorzeniami. Tak. I możemy się pochwalić dość po każdym jeszcze opinii na Google, co nas bardzo cieszy, bo widzimy, że nasza praca jest odbierana bardzo pozytywnie przez naszych pacjentów, co nas bardzo cieszy i chętnie się tym chwalimy. Nie ma co. Dobra, no to oddaję głos. Pierwszy temat należy do Krzysztofa, więc oddaję mu głos. Jak stawiać bańki przy przeziębieniach? Przede wszystkim wyjaśnimy sobie, co chcemy osiągnąć, stawiając bańki na przeziębienie. Stawiając bańki na przeziębienie, czy tam na różne inne infekcje, chcemy osiągnąć tak zwane przestrojenie organizmu, czyli chcemy osiągnąć konkretne zmiany w morfologii, czyli chcemy zmobilizować nasz układ odpornościowy do tego, żeby lepiej walczył z chorobą, żeby zwiększyć jego odpowiedź immunologiczną, żeby szybciej zwalczył chorobę. I teraz jak to robimy? Zaczniemy sobie od dzieci od 0 do 12 miesięcy. To jest aplikacja w zasadzie od 0, czyli od okresu noworodkowego do tych 12 miesięcy życia. Stawiamy dwie małe banieczki rozmiar 0, to są takie maleńkie banieczki. Jeżeli znajdziecie mniejsze, to można użyć mniejszych. I teraz tak, jeżeli chodzi o czas aplikacji, to stawiamy do momentu, kiedy zaobserwujemy zaczerwienienie pod bańką, czyli cały czas obserwujemy tą bańkę. Jeżeli wystąpi zaczerwienienie pod bańką, no to bańkę ściągamy, fajnie, żeby wyszło wynaczynienie.
Jeżeli wyjdzie, to ok, jeżeli nie wyjdzie, to trzeba się zastanowić, czy to czas był za krótki, czy może dziecko jest osłabione. Jeżeli czas był za krótki, na drugi dzień można spróbować troszeczkę dłużej, tyle dziecko wytrzyma. Takim czasem absolutnie granicznym, jaki sobie wyznaczyliśmy dla takich dzieci, to jest 5 minut, ale nigdy nie trzymaliśmy tak długo, więc należy trzymać do momentu, aż zaobserwujecie zaczerwienienie pod bańką, nie dłużej. Jeżeli chodzi od pierwszego do szóstego roku życia, to jest tak zwany trójkąt immunologiczny, tylko tutaj ten trójkąt immunologiczny to nie jest taki klasyczny trójkąt immunologiczny, tylko my go sobie troszeczkę zmodyfikowaliśmy, czyli połączyliśmy trójkąt immunologiczny trochę z tym takim klasycznym motylkiem, czyli pociągnęliśmy go pod łopatki. Klasyczny trójkąt immunologiczny ma jeszcze pod tą bańką, która jest na kręgosłupie, ma jeszcze jedną bańkę, natomiast my ją usunęliśmy, no bo stwierdziliśmy, że nie jest to konieczne. Te dwie bańki między łopatkami wystarczą i pod łopatkami. I teraz tak, jeżeli chodzi od pierwszego roku do szóstego roku życia, to maksymalny czas to jest 15 minut, natomiast ja rekomenduję na pierwszy raz postawić 9 minut. Jeżeli wyjdzie wynaczynienie, no to zostawić te 9 minut, jeżeli nie wyjdzie naczynienie, to zwiększać o 2 minuty do momentu, aż dojdziemy do maksymalnie 15 minut. Jeżeli po 15 minutach nie pojawi się wynaczynienie, odstępujemy od stawiania baniek, bo to znaczy, że należy takie dziecko wzmocnić różną dietą i posiłkami ciepłymi na przykład. Poczekaj chwilę. Dwie rzeczy, proszę Państwa. Jedna do tego obrazka. Tutaj na obrazku mamy dziecko od pierwszego do szóstego roku życia. Jest postawione łącznie baniek 7. Natomiast proszę pamiętać, że to nie są takie sztywne normy, bo czasami może być dziecko, które ma, nie wiem, 3 lata i nie zmieścimy 7 baniek, tylko na przykład zmieścimy 5 baniek. Tak, nam chodzi o obszar. Tak. A te bańki to jest tylko taki rysunek, żeby ładnie wyglądał tak naprawdę, bo nam chodzi o obszar obstawienia, tak, a nie o ilość baniek. Czyli to nie jest taki jeden w jeden, to trzeba dostosować zawsze do muskulatury naszego małego pacjenta, tak? Bo my nie jesteśmy w stanie powiedzieć, że 6-latkowi to starczy nawet, o czym będziemy zaraz Krzysztof mówił, tak? To może być za mało dla 5-latka, bo na przykład jest szybciej nam wyrósł albo jest tęższy troszeczkę, tak? Więc to wszystko zależy od muskulatury pacjenta, są jakieś tam mniej więcej zakreślone ramy. A druga rzecz jest taka, że po tym, że tak powiem, bloku tematycznym, jakie jest stawianie bańki na przemienia, będziemy odpowiadać dalej na pytania, bo muszę to powiedzieć, bo one cały czas napływają, więc żeby Państwo mieli świadomość tego, że my odpowiemy na nie, tylko za chwilkę, dobra? Niech Krzysztof skończy tutaj swoją działkę. Dobrze. Teraz 6-12 rok życia i to jest to, co mówiliśmy na początku webinaru, nie wszyscy słyszeli. Między 6 a 12 rokiem życia unikamy obstawienia łopatek, po prostu jest tam za mało mięśni i może to być bolesne. Może to być bolesne, może to być nieprzyjemne i mogą być niepotrzebnie zbyt duże wynaczynienia w tych miejscach. No i tutaj trzymamy już spokojnie te 15 minut. Można nawet wydłużyć czas aplikacji, jeżeli wynaczynienia nie wyjdą. No i te 15 minut to jest taki optimum dla osoby w tym wieku, między 6 a 12 rokiem życia. Te bańki pionowe, one są wzdłuż kręgosłupa, a nie na kręgosłupie, tak? To jest do boku prawego, lewego od linii centralnej kręgosłupa, czyli linia centralna to jest tam, gdzie jest linia szpary pośladkowej, tak? A te dolne bańki są postawione już na pośladkach i nie przekraczamy linii dołów pachowych, czyli stawiamy maksymalnie do linii pachy. Standardowo, no tak, 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 no zgadza się. Dobrze. Jeżeli chodzi od 12 roku życia, my leczymy właśnie przeziębienia w ten sposób, czyli stawiamy jak u osoby dorosłej, stawiamy aplikację na całe plecy, pomijając nerki, nie dlatego, że to jest jakieś niebezpieczeństwo, tylko dlatego, że większość literatury mówi, żeby je pomijać i nie widzę potrzeby przy tak dużej aplikacji, żeby akurat jeszcze te nerki obstawić. Tutaj nie leczymy nerek, leczymy tutaj infekcję, w związku z tym stawiamy w ten sposób. Dobra. Dobrze. I tu mamy koniec. Wróć do tamtego, dobra. A my sobie przelecimy kilka pytań, bo na pewno też do tego. Dobra, lecimy dalej. O implancie mówiliśmy. Pozdrawiam bańki ogniowe i próżniowe szklane przed stawianiem. Tak, lepiej podgrzać te bańki. Czy w piekarniku jest ok? No w sumie jest ok w piekarniku. Czemu to nie? To też zależy, jak podchodzimy, no bo według TCM-u powinien być to otwarty ogień, a jeżeli chodzi o medycynę bardziej tutaj środkową europejską, nie będzie to miało znaczenia, czy to będzie piekarnik, czy podgrzewacz, czy ogień. Do ilu stopni? No ciężko nam powiedzieć, ponieważ nie podgrzewam bańek w piekarniku. My podgrzewamy bańki ogniem i podgrzewamy wtedy tylko
tą część bańki. My nie podgrzewamy tej części bańki, dlatego lepiej to podgrzeć ogniem, przystawiając pochodnię tutaj i ogrzewając ją w ten sposób, bo nie ogrzejemy tego i wtedy tutaj może być wysoka temperatura i nie poparzymy pacjenta. Dobrze, lecimy dalej. Pani Iwona. Za ciasny był gips, nie miesiąc od zdjęcia gipsu. To tutaj bym obstawiał, zacząłbym od aplikacji baniek ogniowych na brzuch. Dlaczego na brzuch? To omawiamy to w jednym z naszych filmików na YouTubie. Nie będziemy teraz o tym mówić, bo to jest dość ciężki temat, ale zacząłbym od aplikacji na brzuch. Oczywiście na brzuch mam na myśli z przodu brzucha, tak, można tam stawiać bańki, to nie jest żaden problem. A jeżeli chodzi o ten po ściągnięciu gipsu, no to dobrze by było zrobić tutaj masaż bańką tej nogi. Oczywiście trzeba wykluczyć najpierw zakrzepy. Masaż bańką chińską, a nie szklaną. Chińską, tak, gumową. Czyli gumową, taką celulitu jakby. Nie uczono, że tylko wata. Oczywiście, że jest uzasadnienie, że wacik kosmetyczny jest stabilniejszy w swojej strukturze. Jest bezpieczniejszy, one nie wypadają z kwacza. Jeśli tylko wata, to pytanie dlaczego? Jeśli nie możemy stawiać baniek na przykład na nerkach, przepraszam, się pogubię w pytaniach. No, po prostu wata jest niebezpieczna i faktycznie może się ukruszyć pod wpływem ognia. Tak, no. Dlatego lepiej wacik. Zespół zadeka się pojawił. A, to na tej kończynie zespół zadeka się pojawił. Okej. Okay. To tutaj raczej bańkami nie pomożemy, przykro mi. Trzeba zastosować inne metody, na przykład chirurgoterapię, czyli terapię pijawką lekarską. Jak Was znaleźć na YouTubie, aby mieć dostęp do tego filmiku? Ja na koniec webinaru albo wystarczy pisać w YouTube'a fizjomanufaktura. Nasze logo wyświetla się u Pani na samej górze po lewej stronie z fizjomanufaktura. Jak Pani to wpisze w YouTube'a, to tam się wyświetlą nasze filmy, wszystkie, które mamy na tym serwerze. Zero obrazu. Myślę, że już Pani Justyna się obraz pojawił u Pani. Czy pod pępkiem można stawiać bańki? Oczywiście, że tak. Można stawiać bańki na podbrzuszu również, czyli pod pępkiem. Do takiej jakby linii łączącej kolce biodrowe przednie-górne, to jakby to wytłumaczyć. Kolce biodrowe przednie-górne. Gumka od majtek. Ostatnie bańki na środku na gumce od majtek. Tak. No chyba, że w sumie jak stawiamy aplikacje ginekologiczne, no to schodzimy na samo spojenie, więc też można. Tak. Więc można stawiać. Czy na kręgosłupie można stawiać bańki? Można, ale my u dorosłych osób tego nie praktykujemy. Trójkąt immunologiczny dorosłego pokazuje, że tak. Trójkąt immunologiczny był pokazany na dzieciaczku. Zaraz się do tego cofniemy. O, pierwszy, szósty rok życia. My u dorosłych osób nie obstawiamy samego kręgosłupa, tylko wszystko, że tak powiem, na boki od niego. Ale czy na kręgosłupie teoretycznie bańki stawiać można? Nawet jeśli ktoś ma przepływne kręgosłupowe, bo też często mi, jak ma się przepływne, to nie można. Oczywiście, że można. Nie smarujemy baniek w spirytusie. Nie smarujemy baniek w środku spirytusem, ponieważ tak właśnie tworzą się wypadki. Ten spirytus może wylecieć w trakcie postawienia i poparzyć pacjenta, dlatego używamy tylko i wyłącznie kwacza do ogrzewania baniek, ewentualnie tych kleszczy chirurgicznych. Dobra, te trzy pytania to odpowiedź. Od jakiego wieku można stawiać bańki? Od urodzenia? Czy przy suchym kaszlu można postawić bańki? Wielu ludzi mówi, że nie można. Ja osobiście uważam, że można stawiać bańki przy suchym kaszlu, normalnie jak przy każdym innym przeziębieniu. Jak stawiać dziecku dwuletniemu, żeby wzmocnić odporność? I teraz pytanie tak, czy chcemy wzmocnić odporność długofalowo, czy chcemy wzmocnić odporność na tu i teraz? Bo jeżeli na tu i teraz, to jasne, że można stawiać bańki, można stawiać trójkąt immunologiczny raz w tygodniu. Jeżeli chcemy wzmocnić bańki długofalowo, jeżeli chcemy wzmocnić odporność długofalowo, no to bańki tutaj nie pomogą, ponieważ jak przestaniemy te bańki stawiać, to ta odporność się nie utrzyma, którą uzyskaliśmy po postawieniu baniek na długo. Trzeba wtedy zastosować dietę, suplementację, probiotyki i tak dalej. Tak, bo jest taki mit, że jak się postawi bańki raz w tygodniu, sierpień, wrzesień, to później cały sezon zimowy pacjent będzie bez przeziębienia. No to jest mit, bo bańki nie wzmocnią odporności na 3-4 miesiące do przodu. To jest mit, więc tak nie będzie wzmocnienia odporności. Pani Lucyna. Przypomina kręgosłupa szyjnego i bólami głowy. Przypomina kręgosłupa szyjnego nic nam nie robi do baniek w żaden sposób. Z bólami głowy gdzie stawiać? No, na całym mięśniu czworobocznym, czyli na tak zwanym kapturze. Pani Lucyna, jak pamiętam, to chyba jest Pani absolwentką naszego kursu. Tam jest takie coś jak aplikacja na napięciowe bóle głowy. I tak można stawiać. Przypomina kręgosłupa w każdym odcinku nie jest przeciwwskazanie do stawiania baniek. A na migreny stawiamy tak jak w przypadku przeziębienia.
Refluks, problemy z trawieniem, gdzie stawiać bańki? Na brzuchu. Bańki na endometriozę? Można, ale nie wyleczą. Dodaj coś jeszcze? Nie, no to wszystko generalnie. Przy endometriozie także stosujemy chirurgoterapię. Nie stosujemy, no bańki po prostu będą uśmierzać ból, ale nie wyleczą. Bańki przy mięśniakach macicy. Można, a nie wpływają na mięśniaki macicy. Ale uśmierzą ból i zmniejszą objawy. To jest pytanie z nieodporności, też przed chwilą było, tylko inna pani pyta o starsze dziecko. No to już to odpowiedzi pani Barbaro. Tak jak na infekcję, na odporność 2 tygodnie. O, od 12 roku życia do osoby w wieku, w wieku dojrzałym, tak stawiamy bańki na przeziębienia. Dobra. Kobiety w ciąży stawiamy? Wiedziałem, że się pojawi to pytanie. Ty odpowiedz. Kobiety w ciąży stawiamy? Ja sobie tylko, pani Urszula, kobiety w ciąży. No to zależy. To zależy. Czy patrzymy na kwestie zdrowotne u tego pacjenta, czy patrzymy na kwestie prawne, bo trzeba to bardzo mocno rozgraniczyć. I jeśli w jednej kwestii znajdziemy konsensus, to w drugiej będziemy sobie przeczyć tak jakby. Więc jest to ciężki temat i tylko to od pani zależy, czy będzie pani chciała te bańki stawiać, czy nie. Literatura mówi, że w ciąży baniek się nie stawia. W sumie to nie wiadomo czemu, tak wszyscy piszą. Prawdopodobnie dlatego, że po prostu jeśli pani albo ktoś postawi bańki kobiecie w ciąży, na przykład w pierwszym trymestrze, a dzień, dwa po postawieniu baniek albo tydzień po postawieniu baniek, na przykład nie daj Boże dojdzie do poronienia, no to istnieje duże ryzyko, że pani zostanie o to posądzona, że to jest pani wina. Nie ma to tak jakby żadnego sensu, ale jest takie ryzyko i trzeba to zaakceptować, że takie ryzyko jest prawne. Podkreślam, prawne ryzyko takie jest. Więc trzeba by oddawać takiej pacjentki zgodę na zabieg bańkom, a najlepiej papier od lekarza z pieczęcią i podpisem, że zgadza się na wykonanie zabiegu bańką ogniową, czego z doświadczenia wiemy, że ginekolog nie wystarczy. I mówimy tylko i wyłącznie o prawidłowych przebiegach ciąży. Oczywiście. Każda patologia ciąży będzie przeciwwskazaniem. Tak. Też pytanie, dlaczego chcemy takiej kobiecie w ciąży postawić bańki? No bo jeśli to jest trzeci trymestr i na przykład kobieta zmaga się z rwą kulszową, to kładąc tą panią na boczku, zdrowym boczku, możemy obstawić kobiecie tą bolesną nogę bańkami. Natomiast zawsze przy przypadku kobiet w ciąży brałbym tym bardziej zgodę na zabieg od tej kobiety w ciąży oraz brałbym również zaświadczenie od lekarza. Czy to będzie ktoś robił, czy tego nie będzie ktoś robił, to jest już, zostawiam to do własnych interpretacji, natomiast ja tak pokrótce, w dużym skrócie pani mówię, jak to można robić. Co do zasady bym tak w skrócie powiedział, że w pierwszym trymestrze bym raczej nie stawiał, a w drugim, trzecim tak, ale zależy dlaczego chcemy postawić te bańki. Dobra? To jest długi temat i długi temat, więc nie da się tego powiedzieć, przedstawić pani w 2-3 minuty. Myślałem, że odpowiemy na część pytań, ale pojawiło się 2 razy więcej. Na część odpowiedzieliśmy. Tak. Czy można stawiać w 2 etapach? Mam 30 sztuk, a chciałbym 30 sztuk postawić. Można. Można. Czy jakieś pomysły na wspomaganie organizmu jeli przez bańki przy łuszczycy? Można stawiać bańki na brzuchu. Można też stawiać na plecach, dlatego że bańki będą pacjenta nam relaksować, a łuszczyca ma duże konotacje psychosomatyczne, czyli człowiek bardziej zestresowany, tym gorzej będą wyglądać place i gorzej będzie wyglądać łuszczyca. Ale przy łuszczycy najważniejsza jest dieta, dobra higiena umysłu i tyle. Dobrze. Pani Magdalena nie widzi transmisji. Mam nadzieję, że to się wyjaśniło. I tak będzie nagranie dostępne. Po ściągnięciu baniek nie smarujemy tego miejsca. Zasada działania baniek, odpowiadam na kilka zdań pani Doroty odnośnie tego, że nie widzi pani różnicy. Sama zasada działania baniek dla nas jest oczywiście, że taka sama, bo jest próżnia, my przykładamy do ciała i się bańka zasysa. Oczywiście, że tak, ale jak już wspomnieliśmy wcześniej, jakbym
teraz powiedział, że w bańce, bezogniowej stawiamy każdą bańkę na dwa zaciągi, na dwa zaciągnięcia pompki i zrozumie to osoba, i usłyszy to osoba, która ma 60 kilo i zrozumie to osoba, która ma 120 kilo, to w jakim stopniu możemy mówić, że te osoby zaciągnęły bańkę na dwa zaciągnięcia i one są takie same? No nigdy nie będą takie same. Więc jeśli nie jesteśmy w stanie ułożyć sobie tego, że każde zaciągnięcie jest takie same, to jak możemy mówić o diagnostyce po postawieniu baniek, czyli o interpretacji kolorów wynaczynień? Jest to nie do zrobienia, ponieważ te zaciągnięcia nie były sobie równe. A poza tym badania, które są o bańkach, że na przykład wywołują się, na przykład, o czym będziemy mówić dalej, są wspomagane procesy na przykład apoptozy, to te badania były prowadzone na bańkach ogniowych. Więc nie możemy tej pani powiedzieć, że to same zastosowanie i tak jakby fizjologicznie będą te bańki działały bezogniowe tak samo jak ogniowe, ale sama zasada działania baniek bezogniowych i ogniowych jest faktycznie taka sama, zgadza się. Ja bym dopuścił stawianie baniek bezogniowych tutaj jako podobne działanie, jeżeli chodzi właśnie o takie choroby jak wakuszowe i choroby mięśniowo-powięziowe, natomiast w przypadku infekcji i w przypadku stawiania baniek na brzuch i w przypadku, kiedy chcemy wyciągnąć jakąkolwiek informację o stanie zdrowia o pacjencie, to stosowałbym już wtedy wyłącznie bańki ogniowe, dlatego że właśnie zaciągnięcie tych baniek zawsze będzie takie samo i jest jeszcze dodatkowe działanie otwartego ognia, no co według tradycyjnej chińskiej medycyny jest bardzo dobrze działa leczniczo przy tak zwanych niedoborach. Proszę jeszcze Pani Drodz pamiętać, że my nie mówimy, że bańki bezogniowe są złe, tylko po prostu mówimy o tym, że bańki ogniowe mają badania naukowe i są sprawdzone, a nie mówimy o tym, że bańki ogniowe na pewno nie pomagają. Po prostu my stosujemy na co dzień w praktyce ogniowe. I tyle. Tak, i nie widzimy powodu, żeby stawiać bezogniowe. Tak. Dla nas jest to proste, po prostu. Po szczepieniu na COVID można stawiać bańki, jeżeli nie ma zakrzepicy. Jak jest zakrzepica, to jest to przeciwstawianie. Zawsze jak jest zakrzepica, tak? Zawsze, każda. Pani Anno, tak, będzie nagrywane, już o tym mówiliśmy, ale to widać, pytanie się powtarza, bo to było 15 minut temu pytanie. O, co to znaczy, że jeśli po postawieniu baniek nie zmienia się nic w morfologii krwi? Pani Magdalena, o, dzień dobry, pani refleksolog. To może ja odpowiem na to pytanie. Jeżeli organizm będzie skrajnie wyniszczony, jak pani u nas była na szkoleniu, to wie pani, o czym mówię, czyli jeżeli pacjent będzie bardzo, bardzo wyniszczony tak fizycznie, będzie słaniał się na nogach i tak dalej, może nie wyjść wynaczynienie po bańkach i wtedy nie wyjdą zmiany w morfologii krwi, ponieważ pacjent nie ma siły do walki z chorobą i wtedy należy odstąpić od stawiania baniek i tak jak mówiłem, wzmocnić tego pacjenta ciepłymi posiłkami i ogrzewaniem, na przykład nie wiem, moksoterapią czy czym tam chcecie. Dobra, ostatnie dwa pytania od pani Agnieszki, mamy to samo nazwisko. Jakie rozmiary baniek dla kolejnych grup wiekowych? U dzieciaczków bańka 0 albo bańka 2? No jedynka, no w sumie też jak jest. 0 i 1 to w zasadzie tak. Jest bardzo podobny. W zasadzie 1 i 2 to jest bardzo podobny rozmiar. Tak, a dla kolejnych grup wiekowych, czyli po prostu dla osób od 12 roku życia w górę, stosujemy bańki trójki. Czyli ona ma średnicę 40 mm. Ile minut po 12 roku życia, pani Karolino? A nie mówiłem tego. Mogła pani nie słyszeć. O, po 12 roku życia stawiamy między 15 a 22 minuty, w zależności od tego, jak pacjent reaguje na bańki. Dobra, idziemy dalej z programem. Pytanie jeszcze tylko bardziej nam narosło, więc mam nadzieję, że odpowiemy później na resztę. Teraz zapalenie zatok i praca z zapaleniem zatok. Pokażemy Wam kilka technik takiej autoterapii. Opowiedz najpierw to. Dobrze. Także jak tworzy się przewlekłe zapalenie zatok i dlaczego te zatoki się nie leczą? Czyli zaczyna się od tego, że ujście zatok z jakiegoś powodu ulega zamknięciu, czyli z powodu kataru, z powodu infekcji, ujście zatok ulega zamknięciu, jest zaburzenie wentylacji, czyli nie ma wymiany powietrza, zaczyna wydzielina zalegać w zatokach, tamta wydzielina gęstnieje, zmienia się tam pH, czyli zmienia się tam środowisko, metabolizm gazowy błony śluzowej ulega zmianie, tego nie będziemy tłumaczyć, bo to dłuższa tutaj rozmowa. Błona śluzowa i rzęski ulegają uszkodzeniu, czyli zaburza się ta cała produkcja wydzieliny, wszystko zaczyna stać i zmiana tego środowiska stwarza warunki do rozwoju drobnoustrojów, ponieważ nie dochodzi tam nic z zewnątrz, nie ma oczyszczania, więc namnażają się tam bakterie.
Zalegająca wydzielina z bakteriami wywołuje stan zapalny. Dalej, dalszy rozwój zakażenia bakteryjnego następuje, a później na końcu jest pogłębienie głowy śluzowej i dalsze upośledzanie odpływu i ujście zatoki znowu ulega zamknięciu. I dochodzimy do takiego błędnego koła, kiedy nie możemy z niego wyjść, ponieważ nie ma ujścia wydzieliny z zatok. I co trzeba zrobić w takiej sytuacji? Trzeba chociaż na chwilę udrożnić zatoki i one się doskonale już później same wyleczą, ponieważ zostaną udrożnione, zostanie odprowadzona wydzielina i dalej będzie można z tym działać i będzie na przykład takiego pacjenta kilka dni nam taka wydzielina schodzić po takiej terapii zatok. I tutaj mamy coś takiego jak punkty ASHI. Michał, opowiedz. A, punkty ASHI są teraz. Punkty ASHI z medycyny chińskiej są takie punkty, które na nacisk dość ostrym narzędziem, ale broń Boże nie przekuwamy tej skóry, tylko na nacisk narzędziem o dość małej powierzchni, nawet mały nacisk takim narzędziem wywołuje dość duże ciśnienie w tym punkcie, w którym naciskamy. I wtedy mówimy, że to są punkty maksymalnie bolesne albo punkty ASHI. I w miejscach, tak jakby w rzucie twarzy, w tych miejscach, gdzie są nasze zatoki, czyli tutaj jak mamy na przykład zatokę szczękową, tutaj jak mamy zatokę czołową, w tych miejscach, gdzie te zatoki są, możemy sobie wykorzystać, Krzysztof mi na pewno zaraz poda, taki przyrząd, który się nazywa klawik, jest to element klawiterapii doktora Barbasiewicza, polski naukowiec, dr Barbasiewicz. I takim na przykład narzędziem można w tych miejscach w rzucie na skórze zatok, na przykład właśnie na czole bądź na zatokach szczękowych, można sprawdzać sobie tkliwość skóry, czyli bardzo lekko naciskać w miejscach, gdzie te zatoki są i wszędzie, chodzi o to, żeby wszędzie naciskać z tą samą siłą. I w miejscu tam, gdzie punkt będzie bardziej wrażliwy, to mówimy, że punkt aż jest aktywny. I w tym przypadku akupunkturzysta wbiłby bardzo krótko pod skórę igłę, natomiast Państwo mogą sobie taki klawik wykorzystać do tego, aby po prostu powiedzmy, że tutaj mam punkt maksymalnie aktywny, punkt ASHI, to w tym miejscu sobie utrzymuję ten klawik do czasu, aż pacjent bądź ja sam powiem, że ok, już mi ból zszedł. Proszę pamiętać, że pacjent w czasie będzie mówił, że tutaj nie, bo ty mnie po prostu mocniej dotykasz. To nieprawda, to wy musicie mieć pewność, że dotykacie z tą samą siłą, co nie jest wcale takie trudne przecież, a tam, gdzie ten punkt będzie aktywny, czyli wrażliwy, to tam tego klawika utrzymujecie dłużej. I tak sobie można postymulować na przykład tutaj zatokę czołową, a później tutaj pod okiem zatokę szczękową. I jak pacjent powie, ała, zasyczy, to tutaj jest punkt aktywny i tu sobie przytrzymuje klawika. Tak pokrótce, na czym polegają punkty ASHI, jeśli chodzi o zapalenie zatok. Chcesz coś dodać do tego? Nie, wszystko dobrze. No dobra. To jest, przypomnę, klawik. Od element klawiterapii i takim klawikiem można się ustukiwać. Bardzo fajnie było, gdybyście takie coś robili narzędziem, które jest jednak zbudowane z prawdziwego metalu. To byłoby lepiej, nie będzie wchodzić czemu, ale prawdziwy metal robi lepszą robotę. Dobra? Tak, jak będziecie odreagowywać te punkty ASHI, może pojawić się łzawienie, tak. I zatoki zaczniecie czuć, że coś wam w nosie spływa. Tak. I to już będzie pierwszy etap, że tak powiem, samopomocy w zapaleniu zatok. Trzeba też pamiętać, że jak ktoś ma zapalenie zatok, to opracowanie tych punktów ASHI trochę potrwa. To nie będzie 2-3 minuty, tylko raczej kilkanaście minut. Tak, i trzymacie tak długo, aż ból zejdzie. Czy nie śpieszymy się, ostukujemy sobie wszędzie tam, gdzie, w sensie całe te zatoki, wszędzie tam, gdzie jest zrzut tych zatok i czekamy, aż pacjent powie, że już mnie tutaj nie boli. Tak pokrótce o tym, że są punkty ASHI. Dobrze. Teraz bańka ruchoma. Bańkę ruchomą na zatoki można wykonywać i tutaj można wykonywać bańkę ogniową szklaną albo można wykonywać bańkę gumową również, czyli wykonać tak zwany masaż bańką. I jak to robimy? Przystawiamy bańkę od strony zewnętrznej, przeciągamy do wewnętrznej i odrywamy. Z przyczyn technicznych nie będę tego pokazywał na zassaniu, ponieważ byłoby mi ciężko, ale o to właśnie chodzi. I później z drugiej strony. Kilka razy, jak się pojawi ból przy tym, to robimy tak długo, aż się zaczerwieni albo do momentu, aż nie przestanie boleć. Dzięki temu unikniemy wynaczyni na czole, co, jak wiemy, jest dość problematyczne później w pielęgnacji.
Dalej. Manualne udrażnienie zatok sitowych. Tutaj pokażę Wam taką technikę, która polega na autopomocy w udrażnieniu zatok sitowych. Bardzo prosty sposób na to jest. Zatoki sitowe to są te zatoki, które znajdują się tutaj i robimy to w ten sposób, że chwytamy się za nosek. Nosek ciągniemy w prawo, a drugą ręką pociągamy pod okiem w drugą stronę, tak żeby poczuć ciągnięcie w nosie. Robimy to tak długo, i robimy to tak długo, aż poczujemy, że zaczyna nam coś z zatoki spływać. U mnie już coś się dzieje, jeszcze chwila. I pociągamy sobie. To jest taka pierwsza autopomoc w terapii zatok. Przepraszam, muszę wydmuchać nos. Robimy to oczywiście na obie strony. Toż samo z drugiej, naciągamy w tą stronę i podciągamy pod okiem w stronę ucha. Tutaj. Hop. I naciągamy nos. Macie czuć, że w nosie ciągnie, w środku. Ale do granicy wytrzymałości, tak. A nie na siłę. Tak. Spokojnie, lepiej dłużej, a jest przyjemnie. Jest to autopomoc właśnie w zapaleniu zatok. Dobrze, zanim przejdziemy do omówienia bąbli po banieczkach, to przeczytamy jeszcze kilka pytań, bo ich liczba wzrosła do 100 komentarzy. Jakie ciastawienie osobowe 12 roku życia? Już się naprawiliśmy, już przedstawiliśmy ten czas od 15 do 22 minut, bo zapomnieliśmy o tym wspomnieć. Czy jak mam usunięte węzły chłonne pachowe po lewej stronie, to mogę mieć stawione bańki? Czy będzie nadprodukcja limfy? O! Rozumiem, że Pani jest po nowotworze, dlatego ma Pani usunięte węzły chłonne. Po nowotworach nie stawiamy baniek do 5 lat po nowotworze, później ze zgodą lekarza asekurujemy się tym. Czy można stawiać bańki? No tak, ale w punktach drenażowych i w określonych systemach. Lokalnie na kończynę nie. Kobiety w ciąży sobie omówiliśmy. Jaka jest różnica między próżniowymi, plastikowymi a szklanymi? Omawialiśmy, no, omawialiśmy już to. Pani Magdaleno, my też mamy nożyczki chirurgiczne, szczególnie do tych mniejszych banieczek. Tak, super trzymają wacik, Krzysztof pokaże. Tak. Tak, wykorzystujemy do mniejszych baniek, 0,1,2. Czy 6-latkowi można stawiać bańki na czole przy kataczach i zatokach? Można. Ale najlepiej zrobić te odrywane, które pokazałem. Tak. Od zewnątrz do środka. Natomiast trzeba pamiętać, że po postawieniu baniek na czole wyjdą oczywiście wynaczynia, które się mogą trzymać nawet 4 tygodnie. I to już przyjemne dla takiego dzieciaczka może nie być, że będzie musiał do szkoły z takimi śladami chodzić. Bo one tam będą schodzić długo, naprawdę długo. Jeśli by poprawnie postawione bańki oczywiście. Gdzie taki kwacz dostać? Chodziło o kwacz chyba metalowy. Obecnie, czyli dla mnie, według mojej wiedzy, to 3 tygodnie temu, bo tak to ostatnio sprawdzałem, obecnie nie ma i do dostania w Polsce tych kwaczy metalowych, bo chodzi o metalowe kwacze. Ja teraz mówię są w jednym miejscu, w jednym sklepie. O metalowe. A, są, tak są. Przepraszam. No to są w jednym miejscu, tylko no nie, teraz nie przytoczę tego linku. Pani Małgorzato, proszę do mnie podesłać maila i ja Pani wyślę linka do sklepu, gdzie one są. Nasza kursantka je załatwiła. Tak. Pani Gabriela. Tak, z Pakistanu. Tak, z Pakistanu tak, przyjechała. No, więc super. Tak, więc przepraszam, dobrze mnie poprawił. Czy na klatce piersiowej stawianie bańek jest bezpieczne? Oczywiście, że tak. A czemu by miało nie być? Oczywiście, że można. Czy po ustawieniu bańek na wzmocnienie odporności dziecko musi być w domu? Nie musi być, tylko musi być ubrane na dwór adekwatnie do temperatury, która na dworze panuje. Czy musi być po prostu ubrane w sposób taki, żeby jej nie było zimno. Nie jest to, że musi wyjść po bańkach w 4 kurtkach na dwór. To jest mit, nie ma czegoś takiego. Czy nawilżamy ciało przed bańkami, czy po? My nie nawilżamy. Wiemy, że jest dużo osób, twierdzi, że smalec gęsi jest ok, my zdania nie mamy. Jak jest ok, spoko. My nie stosujemy nigdy żadnego smarowidła. Tak. W przypadku tylko jednej aplikacji na ostrogę piętową, tam piętę trzeba posmarować oliwką, ale to jest tylko w jednym miejscu, no nie? Generalnie przy aplikacjach, gdzie ta bańka się nie zaschnie z powodów anatomicznych, wtedy używamy tej oliwki.
Natomiast używamy zwykłej oliwki do masażu, niczego więcej. Dlaczego nie używamy smarowideł po bańkach? Dlatego, że otwierają się pory i to smarowidło nam wniknie w pory. Jak wniknie w pory, to mogą wyjść po prostu zmiany skórne, pryszcze i inne tego typu rzeczy. A czemu przed nie smarujemy? Ponieważ dojdzie do większego zasysania skóry, co nie jest naszym efektem, to nie będzie efekt mocniejszy, a przez to, że doszło do nienaturalnego, tylko wzmocnionego zasysania skóry, to będą nieadekwatne siniaki do interpretacji. Ja nie wiem, jak to inaczej ubrać tak. Słowa. Znaczy, chyba, że naprawdę nie da się przystawić tych baniek i one spadają z kogoś, no to wtedy no, użyjcie tej oliwki, bo lepiej posmarować i postawić na oliwkę, niż nie postawić w ogóle. To jak stawiać u dziecka, to sobie odpowiedzieliśmy. RZS opuchnięte kolano, gdzie stawiać bańki? Najmocniejsze zaciągnięcie i trzymanie. Przypominam, że rozmawiamy o bańkach ogniowych tylko. RZS opuchnięte kolano, na brzuch bym najpierw postawił bańki. I zaczął od tego. Brzuch, jak, plecy, no. Tak, jak nie ma śladów, to znaczy, że nie tam jest problem, tylko tam jest opuchnięte kolano, ale to znaczy, że tam jest główny problem, dlaczego kolano opuchnięte jest. Trzeba postawić bańki na przykład na brzuchu i na plecach, tak jak Krzysztof mówi. Jak z wychodzenia opowiedzieliśmy. Czy można iść na dwór? Opowiedzieliśmy. A, oto są pytania. Oczywiście, że po bańkach można wychodzić na dwór, można iść do pracy, można iść do szkoły, tylko trzeba być ubranym adekwatnie do temperatury, która panuje. Pani Agnieszka pyta, czego polecacie zacząć stawianie baniek? Proszę poczekać jeszcze chwilę. Gdzie postawić bańki na odporność u dziecka i dorosłego? Mówiliśmy o tym. Czyli na migreny nie na czole, jak pojawiły się takie zdjęcia, tylko na plecach? Tak, jeśli jest to migrena. Bo proszę pamiętać o jednej rzeczy, że w naszym społeczeństwie mamy wrażenie takie gabinetowe, że jest ból głowy i silny ból głowy, który musi być migreną. A to nieprawda. Jest napięciowy ból głowy i migrenowy ból głowy. I obydwa mogą być bardzo silne. Jest bardzo obydwa ważne. Mogą mieć aure, więc tak. To też nie można powiedzieć, że jak wymiotuje, to jest migrena. Tak. To jest bardzo ważne, żeby to zrozumieć. Więc jeśli jest to migrenowy ból głowy, czyli boli połowa głowy, jest to raczej ból rozsadzający głowę od środka, za okiem zlokalizowany, wtedy stawiamy na plecach. Jeśli jest to napięciowy ból głowy, czyli dwustronny, dobrze reagujący na leki przeciwbólowe, raczej ściskający, jakby taka opaska tenisowa tutaj była, co tenisiści noszą na głowę, czy taka opaska ściska nam czaszkę, jest to napięciowy ból głowy, może być równie silny i wtedy stawiamy bańki, czy na czole? Nie, na czole bym nie stawiał, na mięśniu czworobocznym. Dobra, jeszcze parę pytań, lecimy dalej. Masaż limfatyczny twarzy przy użyciu baniek. Są takie techniki, natomiast bańki jednak będą trochę tą twarz rozciągać i rozciągać skórę na twarzy, a niekoniecznie to jest celem takiego masażu, więc lepiej twarz lepiej traktować manualnie, jeżeli chodzi o upiększanie. Gdzie na zatoki? My w leczeniu zatok raczej stosujemy właśnie te techniki manualne, a nie bańki. To powiedzieliśmy. Pokażcie proszę jeszcze raz schemat dla 6-12 lat. Cofniemy się Pani Magdy, proszę bardzo. Proszę bardzo, schemat 6-12 lat, a ja lecę dalej z pytaniami. Na mięśniaki macicy, gdzie stawiać bańki, jak często? Pani Alicjo, odpowiem zaraz na to pytanie, już częściowo ono było. Natomiast bańki mięśniaków nie wyleczą. Musimy to sobie powiedzieć wprost, tak? Prawdopodobnie zmniejszymy ból, natomiast my nie wyleczymy mięśniaków. A można gdzie stawiać? Doraźnie w bólu można stawiać co 2-3 dni i można stawiać tak naprawdę na brzuch poniżej kolców biodrowych nad spojenie łonowe i na tak zwany punkt wątroba 10. Wątroba 10, dobrze mówię? Liwę? Tak, wątroba. Lik 10, tak. Wątroba 10 na udach. Proszę sprawdzić. No właśnie, w Google proszę wpisać wątroba 10, punkt akupunkturowy. On jest zlokalizowany na nodze, tak? Trzeba o tym zdaję sobie z tego sprawę. I tam można postawić również bańkę. To znowu to wyjście na dwór to było. Ciśnienie 150 na 70. Można postawić bańki. Zwiększone ciśnienie nie jest przeciwwskazaniem do stawiania baniek, wręcz jest wskazaniem, ponieważ reguluje ciśnienie. W dół oczywiście, nie w górę. Oczywiście jak będzie ciśnienie 200, to nie stawiamy. No wtedy nie. Ale nadciśnienie takie... Naciśnienie, nie wiem jak to nazwa, bo nie chcę używać słowa lekkie, bo to jest różnie interpretowane, nie jest przeciwwskazaniem. Czy przy naderwanym i skręconym stawie ramiennym? Skręcony staw ramienny. I naderwany. Zwichnięty chyba, ale dobra. Czy pomoże? No nie. No nie, no.
Na ból, tak. Ból uśmierzy, ale nic więcej. Czyli no nie pomoże nas naderwanie skrzydeń, czyli ból zaraz wróci. Czy na wdowi galb coś pomogą bańki? Pomogą uśmierzyć ból, jeżeli się tam znajduje, natomiast nie wyleczą wdowiego galbu. Czy choroba Gravesa basedowa w remisji może stawiać bańki na przykład na rwę kulszową? Myślę, że pani Amelio, jest to pytanie, które na pewno nas bardzo zainteresowało i pomyślimy o nim, więc bardzo bym panią prosił, żeby pani się do mnie odezwała mailowo z tym pytaniem i odpowiemy pani na pewno. Obiecuję to tutaj na żywo, że odpowiemy. Jest to pytanie bardzo ciekawe, więc odpowiemy pani na pewno. Doczytamy i odpowiemy, tak? Na tłuszczaku nie stawiamy baniek. Na tłuszczaka też nie stawiamy, bo nie pomogą. Obrąbek stawowy. Pan Grzegorz już pyta drugi raz to samo. No panie Grzegorzu, po kolei z tymi pytaniami, bo jestem dopiero na 19.28. Obrąbek stawowy można stawiać. Aha, można stawiać. Pani Marto, kobieta po 50 z nadciśnieniem i tak dalej. Oczywiście, że tak. Jeśli nie ma innych przeciwwskazań, żeby było jasne, odpowiadam konkretnie na te pytania. Tak, jeśli ktoś zapomniał dopisać, że na przykład zakrzepica, to nie stawiamy, tak? My odnosimy się konkretnie do tego, co jest napisane tutaj. Odnośnie pieprzyków musi na samym początku, pani Aneto, proponowałbym się, później wyślemy linka do webinaru i tam można się dosłuchać o tym jeszcze raz. Dobra, ostatnie cztery pytania. Bańki na wypadanie włosów? Nie. Można. Na wszystkie choroby. Na wszystkie choroby psychosomatyczne, takie jak wypadanie włosów, takie jak wszystkie choroby, które mają konotacje psychosomatyczne, można stawiać bańki na plecy i pomogą. Jeśli jest psychosomatyczne. Tak, jeśli jest psychosomatyczne wypadanie włosów. Dezynfekcja bani w gabinecie. Chodzi o ewentualną kontrolę sanepidu. Ojejku. Jeżeli nie jesteś zarejestrowany jako podmiot medyczny, jako praktyka fizjoterapeutyczna, no to nie będziesz miała kontroli sanepidu, bo sanepid nic do siebie nie ma. Ale jeżeli chodzi o dezynfekcję baniek, no to stosuje się środki do dezynfekcji, takie jak narzędzi medycznych. Mówimy o dezynfekcji, a nie o sterylizacji, tak? O dezynfekcji. Standardowe środki do dezynfekcji. To smarowidło już było. Stawiać bańki sobie w sobie w przerobieniu? Nie ma jak sobie samemu postawić. Pani Agnieszko, o moim nazwisku, samemu sobie nie postawię bańki, aby wzmocnić się na przeziębienie, wspomóc się w przeziębieniu. Kobieta z RZS, pani Lucyno. Uporczywy ból w stawie skokowym w prawej nodze, czy bańki mogą pomóc i gdzie przystawiać? Na brzuch, na plecy. Pan Krzysztof się pyta, czy kolory wybroczyn po bańkach można je odczytać, czy to mit? Można je odczytać. Cała literatura, która mówi o interpretacji kolorów wynaczynień, odnosi się do baniek ogniowych, ale tak można je odczytać. Na naszym profilu na YouTubie Fizjomanufaktura jest poprzedni webinar, gdzie kolory wybroczyn omawiamy. Ostatnie pytanie. To już było. Jak ktoś ma żylaki na łydkach, to czy można stawiać bańki? Można, ale nie na żylakach. Dobra, jeszcze jedno. Widziałam, że niektórzy, żeby postawić więcej baniek, używają słoików, szklanek itp. Co ty myślicie? No jakbym ja wyjął słoiki po musztardzie i po majonezie w gabinecie i później się za to skasować pacjenta parę złotych, to myślę, że spojrzałby na mnie jak na nie powiem kogo, więc w gabinecie za pieniążki, no nie, w domu, no w sumie. Jeżeli pacjent zniesie ból od krawędzi słoika, która jest w miarę dużo ostrzejsza niż w normalnej bańce, no to jasne, stawiajcie sobie słoiki. Dobra, ja chcę tylko pilot. Dobrze, idziemy dalej. Chciałem odczytać trochę pytań, a tylko się zrobiło więcej. Doceniamy bardzo, ale musimy iść z materiałem. Dobrze, tu zapytanie za to omówiliśmy pięknie, punkty ASI były, bańka ruchoma była, manualne było, udrażnianie, bąble po bańkach. No właśnie, bąble po bańkach. Bąble po bańkach nie są niczym strasznym, pomimo tego, że nieprzyjemnie wyglądają. Przepraszam, tylko się tutaj poprawię. O, bąble po bańkach nie są niczym strasznym, pomimo tego, że brzydko wyglądają i pacjent może nie być zadowolony, że takie bąble wyszły. Natomiast chyba w następnym slajdzie, właśnie, mówimy sobie o tym, czym one są, ale to zaraz. Bąble po bańkach. Bąble wyjdą
u pacjenta, który jest mocno obciążony. Co znaczy, że pacjent jest mocno obciążony? Według medycyny niekonwencjonalnej pacjent mocno obciążony to jest taki, który na przykład, który na przykład je mocno przetworzoną żywność albo ma jakieś dużo metali ciężkich w swoim organizmie, podkreślam, według medycyny niekonwencjonalnej. Co jeszcze? Kiedy na przykład mocno się o siebie nie dba. Ma otłuszczoną wątrobę na przykład. Tak, niekoniecznie alkoholowo, tylko niealkoholowo, czyli na przykład od cukru. Wtedy w tym przypadku bąble mogą wyjść. Co ciekawe, to Krzysztof wspomniał o wątrobie, bąble z mojego doświadczenia najczęściej wychodzą, jeśli stawiam męki na brzuchu, to wychodzą właśnie w rzucie wątroby, tak. I to w linii pachowej, bo dochodzimy bańkami zawsze do linii pachowej. Jak stawiam bańki na brzuchu, to dochodzimy do linii pachowej, jak stawiam bańki na plecach, to dochodzimy do linii pachowej. I w tym punkcie jest punkt odpowiedzi, w tym miejscu, czyli rzut wątroby na linii pachowej, jest odpowiedzialny za detoksykację wątroby według medycyny chińskiej i tam u takiego pacjenta mocno obciążonego dojdzie do bąbli. I te bąble, jest bardzo ważne, że powinien o tym powiedzieć na samym początku, to nie jest oparzenie. Bo jakby to było oparzenie, to bąbel by wyszedł od razu. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, bąbel by wyszedł w tym miejscu, które jest przyłożone do ciała. Przecież to by było nagrzane i gorące tutaj. A bąble wychodzą w tym miejscu, które jest podessane, a nie w którym jest przyłożone do skóry. Więc to nie może być poparzenie. Mówimy teraz o podejściu do baniek takim niekonwencjonalnym. Zaraz powiemy o tym troszeczkę jeszcze więcej z punktu widzenia lekarskiego, czy konwencjonalnego. I te bąble wyjdą, że tak jakby pod bańką, a nie tam, gdzie ta bańka jest przystana, więc to nie może być oparzenie. Wyjdą one u pacjentów, którzy są właśnie obciążeni. I mało tego, gdyby to było oparzenie, to płyn w tych bąblach, on został poddany badaniom, płyn tych bąbla byłby płynem surowiczym, jaki jest w poparzeniach, a nic bardziej mylnego, ten płyn nie jest płynem surowiczym, tylko on w sobie ma coś innego, o czym powiem na następnym slajdzie, ale teraz tylko mówię, że ten płyn, który jest w bąblach, nie jest płynem surowiczym, więc to tym bardziej nie może być poparzenie. Dobra? Jeśli taki pacjent pójdzie do lekarza i pokaże mu te bąble, to lekarz, nie dlatego, że nie wierzy bańkom, nie chcemy w ten temat wchodzić, tylko dlatego, że lekarz usłyszy, że to była to bańka, czyli terapia próżniowa, a bąbel, który wyjdzie po terapii próżniowej, lekarz zgodnie z jego wiedzą i nauką musi to określić jako poparzenie trzeciego stopnia. I stąd się mogą wziąć mity, że to są oparzenia. Dlaczego lekarz tak to określi, że jest to poparzenie trzeciego stopnia? Bo tak musi, bo on też musi wziąć odpowiedzialność za to, na co pacjenta będzie leczył, a będzie leczył według swojej najlepszej wiedzy na oparzenie. I zastosuje leczenie właśnie na oparzenia. Dlatego można wyjść z założenia, że to są oparzenia, natomiast my wiemy i przytoczymy badanie zaraz naukowe, że według medycyny niekonwencjonalnej już to wiemy, nie jest to oparzenie. Dobra? To było tak w skrócie o bąblach po bańkach. Na pewno się pojawiło odnośnie tych bąbli dużo pytań, tak myślę. Iść teraz do tych pytań o bąblach, czy później? Później. Dobra. To jeszcze później do tematu bąbli po bańkach na pewno wrócimy, bo na pewno się pojawiło sporo pytań, a teraz tak pokrótce chyba wytłumaczyłem wszystko, no nie? O bąblach, czym one są. Tak. Dobra. No właśnie, i teraz czym ten płyn w bąblach, jeśli nie jest płynem surowiczym, to czym on jest? Krzysztof. Tak, są to białka, które są związane z aktywacją szlaków immunologicznych tak zwanych i są tam przeciwutleniacze, są tam białka, które zapobiegają apoptozie, czyli zaprogramowanej śmierci komórki, są tam białka, które wspomagają naprawę tkanek i białka, które regulują pracę metaboliczną, czyli przemianę materii. W związku z czym, jeżeli tam znajdują się te białka, konkretne jakie białka są w tym badaniu podane, nie chcieliśmy tutaj wszystkich przytaczać, bo to by było zbyt dużo czasu i byłoby to troszeczkę nudne. Natomiast jeżeli są tam te białka, a nie płyn surowiczy, to znaczy, że nie może być to poparzenie, tylko jakaś reakcja naprawcza organizmu. Takie wnioski jakby można wysnuć z tych badań. Oczywiście potrzeba więcej badań, trzeba większej grupy badawczej, trzeba zobaczyć w ogóle, jak te bańki konkretnie wydziałały, trzeba by to zbadać. Natomiast już wiemy, że to na pewno nie jest poparzenie. Tak. I właśnie jeszcze jedna rzecz. Jeśli ten bąbel wyszedł
albo Bąble, to jest to czas, żeby ściągnąć wszystkie bańki na raz, a nie tylko w tym miejscu, bo trzeba założyć, że wyjdą te bąble jeszcze w innych miejscach, a nie chcemy de facto uszkodzić pacjenta, bo dla takiego pacjenta, który może nie mieć wykształcenia medycznego, tylko na przykład no ma zupełnie inne, on się może przestraszyć. Dlatego w teorii nie chcemy tego pacjenta bardziej uszkodzić bąblami, natomiast w praktyce nawet jak wyjdzie bąbel czy bąble pod jedną z baniek, to uwolnimy organizm z zastoju limfy, zastoju właśnie no, limfy, tak? I uwolnimy ten narząd, tą okolicę, zależy też gdzie one wyjdą, od tak jakby no, choroby albo nie choroby, tylko tak jakby zaburzenia, które w tym narządzie jest. Więc wyświadczymy pacjentowi i temu narządowi bądź okolicy przysługę, pomimo tego, że te bąble niestety dla pacjentów w czasie gojenia bolą im, ale w teorii będzie im lepiej, jak te bąble wyjdą. Zdrowotnie oczywiście, zdrowotnie dla nich. Takie jest nasze zdanie. Dobra. Teraz pytania. Dobra, to jeszcze odpowiemy na, no nie odpowiemy na 150 pytań, przepraszamy Państwa bardzo, ale byśmy tu musieli siedzieć do północy, bo każde pytanie rodzi kolejne, ale będziemy tak sobie skakać do niektórych pytań. O, pani Aneta, czy po terapii bańkowej, gdzie są widoczne ślady, można wystawić na słońce te śniaki? Czy można się wybrać na saunę, czy można stosować jakiś peeling w tych miejscach? O, odpowiedz. Peeling i sauna jak najbardziej, natomiast słońce nie, ponieważ jeżeli opalimy ślady po bańkach, to one zostaną na bardzo długo. Mi taki ślad schodził 12 miesięcy. Tak, także jak są widoczne jeszcze wynaczenia, to nie opalamy się, nie poddajemy tej okolicy działaniu promieniowania słonecznemu, tak? Czy jak jest to na plecach, na brzuszku, to w jakiejś delikatnej podkoszulce. Czy przekroczony poziom żelaza razy 2 oraz wysoki poziom hemoglobiny jest przeciwwskazaniem? Nie, nie jest przeciwwskazaniem, ponieważ bańki wynaczyniają krew, więc hemoglobina może się nieznacznie obniżyć. Panie Welino, pyszna yerba. Monika, dzień dobry, cześć. Tętniaki a bańki. No, tętniaki a bańki. Jeśli wiemy, że pacjent ma tętniaka, to ja bym tych baniek na brzuchu już po prostu nie stawiał. No i tyle. Ponieważ to tak samo jak ciąża, jak pęknie dzień, dwa po, albo nie daj Boże godzinę po, to będzie na nas. Tak w skrócie, no nie? W skrócie tak. Tak. Pani Paulina pyta, czy kolory wynaczeń po bańce świadczą o chorobie, bo są różne teorie? Tak, odsyłam do naszego poprzedniego webinaru, który jest dostępny na YouTubie, tam to wyjaśniamy. Tylko po bańkach ogniowych. Tak. Czy stawiać na czele bańki, czy tak, to jakie? My nie stawiamy, ewentualnie robimy bańkę ruchomą, ponieważ nie chcemy powodować u pacjenta wynaczynień przez na długi czas na czole. Punkty Ashi, coś tam. Jak to ma się zdziałać na czakramy? Osobne myślenie. Tak, jest to, czakramy są, no, są energetyczne bardziej. Energetyczne bardziej, punkty Ashi my rozumiemy bardziej odczynowo. Nie chcemy tutaj teraz wchodzić w czakramy, no bo to by było za długie i zeszlibyśmy po prostu na inny temat zupełnie. Gdzie można kupić klawik? Wystarczy pisać klawik, klawikoterapia w internecie. Wcześniej zresztą wspomniane strony typu TCM, sklep Acusmed, tam te klawiki można zakupić. Gdzie nigdy nie stawiać baniek? Na otwarte rany. O. Na otwory fizjologiczne, typu usta, nos, czy inne otwory fizjologiczne. Tam no. Nie stawiamy baniek. Na oczy. Pani Małgorzata podesła linka. Teraz jego nie otworzę, więc nie zobaczę, co jest, ale dziękujemy za aktywność, bo boję się, że stracimy obraz. Czy jeśli jest katar u dziecka, to czy stawiać bańki, czy masować czoło, tak jak panowie pokazali? Obie rzeczy. Tak, obie rzeczy. Bańki na ostrogę piętową, gdzie postawić? Ojejku. Gdzie postawić? Na stopę i na łydkę. Czy to pomocne na dłużej? To wszystko zależy, skąd się wzięła ostroga. I jak ten pacjent ostrogę odczuwa jako ból? Bo jeśli pacjent czuje ból, spięcie w okolicach ostrogi, ale zawsze przy rozchodzeniu się, a jak się rozejdzie, to jest mu lepiej, to do tego dołożymy jeszcze bańki na brzuch. Tak. No. A jeśli pacjent odczuwa ból
tak jakby ostrogowy, ale im dłużej chodzi albo z każdym krokiem i ten ból nie schodzi, to bańki będą wymagały bardzo doraźnie, położone napięte. W tym przypadku, jak pacjent wraz z ruchem ma taki sam ból albo większy, to bańki postawione na brzuch nie pomogą. Przypominam, proszę o zrozumienie, że czytamy teraz, skaczemy po tych pytaniach, bo nie jesteśmy w stanie na wszystko odpowiedzieć, a nas to bardzo cieszy. Tam było coś ciekawe, nie? Gdzie? Coś o lekarzu tam było. Dobra. Czy będzie możliwość obejrzenia nagrania? Oczywiście, że tak. Gdzie stawiać bańki przy anginie? Tak jak Krzysztof nam pokazywał przed chwilą. Czy macie schematy, jak stawiać bańki na brzuchu? Mówimy o tym na jednym z filmów na YouTubie, jak stawiać bańki na brzuch, bodajże jest tytuł. Choroby autoimmunologiczne. Czy można? Trzeba. Tak, będą bardzo pomocne bańki przy chorobach autoimmunologicznych, zwłaszcza w rzutach, podczas rzutu choroby. Dziecko zatopowane zapalenie skóry, a bańki stawiamy, ale nie na zmiany skórne bezpośrednio. Obok już jak najbardziej tak. Na łokieć tenisisty jak najbardziej tak, bo bańki pomogą. Jeśli tak, to jak postawić? Nie wytłumaczymy tego, nie jesteśmy w stanie, przepraszam. Po prostu nie mamy jak tego pokazać. Bańki, a borelioza przewlekła. Bańkami boreliozy nie wyleczymy. Bańkami możemy ściągnąć albo postarać się ściągnąć, są też różne odmiany boreliozy, proszę pamiętać. Możemy doraźnie ściągać bóle, no i w sumie tyle. Przy polineuropatii pomogą. Czy przy trucyce można stawiać bańki? Można. Czy są jeszcze miejsca na niedzielny kurs? Pani Magda, oczywiście, że są. Proszę, zapraszamy. Zapraszamy. Proszę do mnie napisać maila albo do mnie zadzwonić, jeśli jest, ma Pani do mnie numer. I oczywiście, że są. Mamy jeszcze miejsce. Zapraszamy, ale fajne pytanie. Znaczy to, no tak. Jak wygląda układ baniek na żylaki? Nie ma takiego układu. Jejku, nie ma. Żylaki są przeciwwskazaniem do stawiania baniek w miejscu żylaka. Na zamrożony bark jak długo? Do 20 minut. Z jaką częstotliwością? Co 2-3 dni. Tak. Czy bańki po przestawieniu trzeba przykrywać kocem lub okryciem? Można. Oczywiście, że tak, na pewno pacjentowi to będzie przyjemniejsze. No właśnie, jak obserwować, co się pod nim dzieje? Trzeba co minut tam zaglądać. Nie ma na to innego wyjaśnienia. My tak robimy, jeśli pacjent nas pierwszy raz i prosi nas, albo się pytam, czy go przykryć kocem, no to robię to, niechętnie go przykrywam, ale muszę podglądać, czy mu nie wychodzą te bąble, więc no praktycznie cały czas tam patrzę. Ale mamy też podgrzewane łóżko, więc jest im ciepło. O, właśnie, zapomniałem tego dodać. To już właśnie było. Dobra, to jest... Można ponownie bańki po jednym, dwóch dniach. Tak, można stawiać po dwóch dniach bańki, natomiast jeśli pacjent, no, boli go w tym miejscu, gdzie już miał postawione bańki, to on odczeka kolejne dwa dni, tak? Bo to nic na siłę, tak? Też musimy oceniać gojenie, to są pewne standardy, ale u niektórych pacjentów może się okazać, że nie można postawić tych baniek, to trzeba obserwować te ślady po prostu. O, są pytania już o bąble. Jak leczyć bąble? Czy przekuwać, czy pozostawiać, czy zrobić opatrunek? Bąbli nigdy, absolutnie, nie ma tu żadnego wyjątku. Nie przekuwamy. Nigdy. One i tak same pękną. Tak, stosujemy na to jakiś plaster aquagel i czekamy, aż same pękną. Od razu we wszystkich miejscach są bąble. Proszę zakupić taki plaster hydrożelowy. On jest stosowany właśnie między innymi w przypadku oparzeń. Aquagel. Aqua pisane przez Q, aquagel. I na Allegro w aptekach jest on dostępny. 5-centymetrowe takie kółka. I wtedy można ten plaster aquagel śmiało postawić. Tak, dobrze, Pani Moniko, Pani zrozumiała, że jak wyjdzie bąbel pod jedną bańką, to inne ściągamy. Tak jest. Czy stawiam bańki na tatuaże? Tak. O, bardzo dobre pytanie. Czy muszę mieć jakiś certyfikat, żeby stawiać bańki ogniowe? Nie, nie musi mieć Pani tego certyfikatu. Ale certyfikat musi mieć Pani, jeśli wyrządzi Pani niestety jakąś krzywdę pacjentowi, klientowi i ten będzie się u Pani ubiegał o odszkodowanie, to wtedy, jeśli Pani ma wykupione odszkodowanie,
to ubezpieczenie. Przepraszam, ubezpieczenie, oczywiście, że tak, jeśli Pani ma wykupione ubezpieczenie, do czego zachęcamy wszystkich, to żeby ubezpieczyciel wypłacił odszkodowanie pacjentowi, klientowi, to musi się Pani okazać dyplomem ukończenia kursu stawiania panik ogniowych. Czy jest jakaś książka, która odpowiada na wszystkie te pytania zadawane? Może ją kiedyś napiszemy. Tak, chyba to by trzeba było zrobić. Tak. Ja generalnie czytam literaturę każdą, która się pojawi, więc to jest ta wiedza to jest zbiór badań naukowych i literatury zewsząd tak naprawdę. Czy po waszym kursie otrzyma się tytuł mistrza? Nie, tytuł mistrza otrzymuje się po kursie, my otrzymaliśmy po kursie na naturopatę w Izbie Rzemieślniczej u pana Chudaka w Katowicach. Tak, Izba Rzemieślnicza w Katowicach ma uprawnienie do nadawania tytułu mistrza. Na bliznę po cesarskim cięciu stawiamy bańki, tylko że w odpowiednim czasie. No tak bezpiecznie to spokojnie te 3-4 miesiące do pół roku bym odczekał. Tak. Czy można stawiać bańki na owłosione ciało? Klatka piersiowa czy też owłosione plecy? Bańki stawiamy na ciało nieowłosione bądź ogolone, ponieważ w innym przypadku bańki będą odpadać. No więc my po prostu mamy golarkę w gabinecie, jak pacjent jest owłosiony, mówimy, że chcemy postawić bańki, informujemy, że możemy takie coś zrobić, no i w sumie większość osób się zgadza. Tak, golenie jest gratis. Rzadko jakiś pan się nie zgadza, czasami przychodzą po prostu na samą wizytę ogoleni. Przy lekach na rozrzedzenie krwi można stawiać bańki, jeżeli poziom wyniku z krwi INR, czyli czasu wszczepnięcia jest prawidłowy w normie, to można stawiać. Trzeba zrobić badania. INR. Czy pajączki na nogę są przeciwwskazaniem do stawiania baniek? Przeciwwskazaniem tak zwanym względnym. Czyli musimy pacjenta poinformować, najlepiej na piśmie, że w sensie pacjent musi tak jakby wyrazić zgodę na zabieg bańką, gdzie ma tam uszczególnione, tak jakby w skutek ubocznych, jak ulotki na lekach, że może dojść do pęknięcia naczynek pajączków właśnie na nodze. Generalnie samo pęknięcie pajączka na nodze nie jest absolutnie niczym złym i to się może wydarzyć. Jeśli pacjent się na to zgadza, no to możemy śmiało stawiać bańki. Dobra. Czy za pajączką można używać bańki? Za mały ogień. Za mały ogień i zbyt problematyczne, czasochłonne. Dobra, ostatnie pytanie i lecimy dalej. Dobra, ostatnie dwa pytania, bo później już będzie mi bardzo ciężko na pytania odpowiadać. Super się Was ogląda i słucha, chłopaki. Dziękujemy bardzo. Fajnie. Jak długo jeszcze będzie trwał webinar? Myślę, że max 15 minut. Więc jeszcze ostatnie dwa pytania. To odpowiedz Ty. Czekaj, ostatnie dwa pytania i lecimy dalej. Przypomnę, że w tym drugim etapie naszego webinaru nie będziemy w stanie odpowiadać na pytania. Dobra? Szczerze powiedziawszy, to przy mukowiscydozie nie odpowiem jednoznacznie na to pytanie, bo nie próbowałem stawiać baniek. Teoretycznie powinny pomóc, natomiast trudno mi przewidzieć, jak zareaguje organizm odczynowo, bo to on będzie decydował, jak na to zareaguje, ponieważ bańki mają działanie odczynowe, czyli my stymulujemy organizm, a to organizm wie, co ma robić. Może po prostu dojść do zbyt szybkiego, zbyt mocnego usuwania wydzieliny. Także powiem szczerze, że ja bym odstąpił od tego stawiania baniek. Być może ktoś wie, czy można i w jaki sposób to robić. Dobrze. Też ciężko przeprowadzić badania u pacjentów na mukowiscydozę, bo akurat bańki u nich nie będą pierwszą, że tak powiem, wyboru techniką smokane. Dobra. Dobrze. Szanowni Państwo, już teraz pozwolę sobie schować pytania, żeby nas nie rozpraszały. Dobra. I teraz tak. Ta cała wiedza, którą przedstawiliśmy Państwu, jak można to odnieść do siebie? W bardzo, ale to bardzo przyjemny sposób. Mianowicie możecie zobaczyć, tak jak zresztą już Wam pokazaliśmy, możecie zobaczyć, jak zrobić to u siebie. Możecie zrobić to u siebie, tak jak my robimy to my. I teraz, jeśli chcielibyście poznać odpowiedzi na takie sekrety pytania, które się tutaj pojawiają i posiąść wiedzę odnośnie stawiania baniek ogniowych, którą można łatwo u siebie zastosować. Oczywiście, że można, bo przygotowaliśmy dla Państwa, dla wszystkich tutaj chętnych, takie coś jak kurs stawiania baniek ogniowych, który jest całkowicie online, czyli ma postać nagranych lekcji i Wy całkowicie online poznajecie zasady, podstawy, zasady, fizjologię, aspekty techniczne i wszystkie
znane nam albo większość znanych nam algorytmów nastawienia paniekoniowych. Dlaczego większość? Ponieważ cały czas powstają jakoś nowe i będziemy starać się upubliczniać jakoś szerzej naszym kursantom, absolwentom. Dlatego mamy taki kurs stawiania baniek ogniowych. Z czego on się składa? On się składa, tak jakby jest podzielony na 6 tygodni. Nazwaliśmy te nasze moduły tygodniami. Dla takiej osoby, która zainteresowana takim kursem, 3 pierwsze tygodnie, czy pierwsze moduły, na których są podstawy, takie absolutne podstawy, później zasady, fizjologia działania baniek, wskazanie, przeciwwskazania, czyli rzeczy bardzo ważne, jak nie najważniejsze, szczególnie o przeciwwskazanie, jeśli chodzi, oraz aspekty techniczne, są dostępne od razu. Można się na spokojnie z tym zapoznać. Działa to trochę jak Netflix, czyli można oglądać to, ile się chce, można do tego wracać, jest to już postać nagranych lekcji i można te lekcje oglądać, ile się chce. Można się zapoznać z tym wszystkim od razu po dołączeniu do nas, a po kilkunastu dniach, dokładnie po dniach 14, dostajecie Państwo dostęp do kolejnych 3 modułów, do kolejnych 3 tygodni, gdzie są konkretne aplikacje na większość znanych nam jednostek chorobowych. Typu na przykład, co trzeba podkreślić, choroby dróg oddechowych. Są tutaj pokazane 2 aplikacje. Choroba na przykład na ból biodra, choroba na, przepraszam, aplikacja na bóle brzucha, czyli tak zwana aplikacja wisceralna, aplikacja na bolesne miesiączki, aplikacja na bóle barku, bo pytania o bóle barku często tutaj powracały, właśnie aplikacja na pięciowe bóle głowy. Mówimy również o tym, jak aplikować bańki na popularne właśnie korzonki i na rwę kurszową. I teraz, dodatkowo mamy dla Was przygotowane takie bonusy i tych bonusów jest minimum 11. Dlaczego minimum 11? Ponieważ dogrywamy jakieś lekcje, są jakieś pytania powtarzające się albo jest coś dla naszych kursantów problematyczne, to dogrywamy bonusy. I tutaj zaznaczyłem, bonus 10 jest to tak zwane Q&A, czyli najczęstsze powtarzające się pytania i nasze odpowiedzi. I jak są takie pytania, jak szukać na coś konkretnie odpowiedzi, to takie filmiki dogrywamy, więc tych bonusów jest minimum 11, bo w przyszłości na pewno ich będzie więcej. Mówimy tutaj na przykład, jak stawiać bańki dzieciom, jak stawiać trójkąt immunologiczny, czym on jest, jak można sobie samodzielnie radzić ze stresem, jak używać kleszy, czyli tych, co pokazaliśmy przed chwilą, do baniek mniejszych typu 0, 1, 2 i tak dalej. Te bonusy są bardzo ciekawe, one są również dostępne dla Was od razu. I tak to mniej więcej chcemy, żeby to wyglądało u Was, czyli macie pacjenta, macie klienta, macie swoje dziecko, stawiacie bańki bezpiecznie, skutecznie, choćby na przykład na bóle brzucha, jak to jest pokazane, bądź na choroby dróg oddechowych. Wszystko jest to w kursie tłumaczone. I wiecie, co robicie. Nie zastanawiacie się, czy dobrze, czy niedobrze, bo wy to wiecie. Wiecie, bo skończyliście wcześniejsze lekcje, gdzie mówimy o tym, jak bańki stawiać, jakie są wskazania, jakie są przeciwwskazania i czujecie się bezpiecznie z tym wszystkim. I w tym momencie właśnie, jak możecie dołączyć do naszej społeczności, kursu stawiania baniek ogniowych. I co otrzymacie, jak do nas dołączycie? Wspomniany wcześniej 6-tygodniowy program, 6-modułowy program, w którym jest 58 lekcji i minimum 11 bonusów, bo tych bonusów będzie coraz więcej. Certyfikat ukończenia kursu, który, właśnie było pytanie o tym, jest bardzo ważny, jeśli chcemy się ubezpieczyć, a później będzie to, mam nadzieję, że nikomu to się nie przyda, rozmowa z ubezpieczeniem odnośnie odszkodowania, ale jesteście zabezpieczeni również na taką ewentualność. Dostajecie również dostęp dożywotnie do naszej grupy na Facebooku, gdzie na te pytania odpowiadamy cały czas. Ta grupa nam super teraz fajnie żyje i jest mnóstwo pytań. Wszyscy nasi kursanci tam, którzy się dopisali, którzy chcą się dopisać, są i zadają mnóstwo pytań. Jest to fajne i całkiem szybko odpowiadamy, bo najczęściej w ciągu doby. Dokładnie tak, trzeba powiedzieć, że to do naszego końca żywota ta grupa. Tak. Dostęp do kursu jest przez cały rok od dnia dołączenia do nas. Całą dobę to działa tak jak Netflix wspomniałem wcześniej, czyli zawsze można do jakiejś lekcji wrócić, obejrzeć przez 12 miesięcy. Dostajecie tam również na naszej grupie facebookowej wzór zgody na zabieg bańką, który jest ważny również z tego aspektu prawnego jako zabezpieczenie na potrzebę ewentualnych przyszłych roszczeń, czego nikomu, znowu powtarzam, nie życzę. Gotowe do pobrania 13 algorytmów stawiania baniek do pobrania. Można sobie te algorytmy pobrać, wydrukować i w razie czego można je wziąć ze sobą gdzieś, jeśli macie bańki, a zapomnieliście, gdzie te bańki postawić komuś na przyjmienie, to można śmiało z takiej ściągi korzystać. Oraz również, dzisiaj tego tematu nie poruszaliśmy, ale tak zwana mapa stref HEDA do pobrania i również o strefach HEDA na tym kursie dużo mówimy, naszym online,
ponieważ strefy HEDA są bardzo ważne, jeśli chodzi o bóle brzucha i o bóle miesiączkowe i poprawnie, jeśli jeszcze o coś, ale generalnie jest to bardzo ważny temat i my tam wytłumaczymy bardzo dokładnie, czym te strefy HEDA są oraz jak aplikować banki na strefy HEDA. I jest to, tak jak wspomniałem, wszystko w bardzo przyjemnej i bardzo praktycznej formie przekazanej dla Was i naprawdę, naprawdę warto. Nasi kursanci są z tego kursu bardzo zadowoleni i to wszystko generalnie dostępne będzie za 549 zł, natomiast dla naszych webinarowców, dla wszystkich, którzy są z nami dzisiaj, jest przewidziany specjalny rabat i możecie Państwo dzisiaj ten kurs zakupić do północy z kodem, który jest pokazany na górze webinar, za 459 zł. Jest to cena dostępna tylko dzisiaj dla osób, które są z nami na webinarze, czyli które są z nami dzisiaj. Od jutra cena wzrośnie do 549 zł i już nigdy nie będzie tak niska. Następne okienko, które planujemy jakoś na wiosnę, już będzie na pewno kurs droższy. I wystarczy wpisać stawianiepanikogniowych.pl albo skorzystać z tego QR kodu, który Was przeniesie od razu na stronę, gdzie będzie można nas dołączyć. Natomiast jeśli komuś wystarczy tylko stawienie baniek w infekcjach sezonowych, czyli na przykład w anginie, w przeziębieniu, w katarze, to mamy również drugą propozycję. Jest to kurs stawienia baniek ogniowych wyłącznie w infekcjach sezonowych. I co jest w tym kursie? W tym kursie są tylko 4 moduły. Tutaj uczymy Was tylko, jak stawiać bańki na przeziębienia, na grypę. Nie mówimy aż tak dużo o całej fizjologii działania baniek ogniowych, mówimy raczej tylko o wskazaniach, przeciwwskazaniach, o tym oczywiście, jak stawiać te bańki, bo właśnie jest konkretne, są lekcje, które mówią o technice stawiania baniek i o tym, jak to robić skutecznie, żeby one nie odpadały, bo to się często powtarzało też, że bańki odpadały. Mówimy też o najczęstszych błędach w jednym i drugim kursie i w tygodniu w module 4 macie konkretne aplikacje już na choroby dróg oddechowych i taki kurs również mamy, ponieważ dużo osób się pyta tylko o to, więc również takie coś dla Was przygotowaliśmy i w ramach tego kursu, tak jakby mniejszego, macie 25 lekcji, no czyli o ponad 2 razy mniej. Dostajecie również certyfikat ukończenia kursu. Bonusy nie są dostępne dlatego, że te bonusy odnoszą się do tych lekcji, które są w dużym kursie, gdzie dużo rozmawiamy o fizjologii działania baniek ogniowych i po prostu te bonusy byłyby niezrozumiałe. Oczywiście certyfikat, bo kurs jest ukończony. Dostęp do kursu jest też cały rok. Niestety nie ma dostępu do naszej grupy na Facebooku, ale możecie za to pobrać gotowe 6 algorytmów, bo tyle tych algorytmów jest na różne grupy wiekowe. Dzieci, mniejsze, większe, dorośli. Gotowe algorytmy stawiania baniek do pobrania dla Was pod każdą lekcją. Tak to będę od środka. Tu są akurat pokazane 2 lekcje, strefy HEDA, wspomniane wcześniej, i aplikacja na ból biodra. Wszystko jest to bardzo przyjemne, widzicie, jest moduł kursowy, nasze filmiki są ładne pokazane, tutaj kolorowe modele, że tak powiem, jak to tłumaczymy w bardzo fajny sposób. No i teraz mamy 2 wyjścia. Myślę, że pokazaliśmy, że jakąś tam wiedzę w bańkach posiadamy, a jeśli czegoś nie wiedzieliśmy o Grysie Basedowie, to się dowiemy, bo jest to bardzo ciekawe pytanie, więc gwarantujemy z naszej strony maksymalne zaangażowanie i możecie zainwestować w swoją wiedzę i umiejętności, korzystając z naszej wiedzy i naszych umiejętności i nauczyć się z nami stawiać bańki, bo dajemy Ci gwarancję, że jeśli Ci się to nie spodoba, to masz 14 dni na zwrot pieniążków, 100% kosztów, które poniosłeś i Ci te pieniążki oddamy bez żadnych pytań, więc spokojnie. Natomiast jesteśmy pewni, że będziesz zadowolony. Byliśmy tego zawsze pewni, ale teraz jesteśmy jeszcze bardziej pewni, ponieważ jest tu trzecie już okienko, mamy już kilkaset absolwentów, a jeszcze nie było żadnego zwrotu, więc mamy 100% zadowolenie i mówimy o tym otwarcie, jeszcze nie było żadnego zwrotu, więc naprawdę myślę, że warto. I powtarzam, 14 dni gwarancji, nie obchodzi nas z jakiego powodu, nie podoba Ci się pierwszy dzień, ostatni dzień, zwracamy Ci 100% pieniążków. Wystarczy nas napisać. Więc jeśli interesuje Cię ten większy kurs, gdzie mamy aplikacje na choroby dróg oddechowych oraz na bóle pochodzenia mięśniowo-powięziowego, zapraszam Cię na stronę stawianiebaniekogniowych.pl. Tam z kodem rabatowym webinar dostajesz zniżkę 90 zł na szkolenie, ale tylko dzisiaj i masz wszystkie te rzeczy, które są na tym slajdzie, czyli 58 lekcji, 11 bonusów, czyli lekcji prawie 70,
certyfikat, grupę na Facebooku, wzór zgody na zabieg bańką, 13 gotowych algorytmów, mapa stref HD do pobrania, to wszystko jest dla Ciebie udostępnione, lub kiedy jest Ci potrzebne tylko stawianie baniek ogniowych w infekcjach sezonowych, możesz skorzystać z naszego takiego mniejszego kursu, 25 lekcji, certyfikat, dostęp do kursu całą dobę przez 12 miesięcy i 6 algorytmów do pobrania. I ten kurs, bo wcześniej o tym nie mówiłem, jest dostępny za 259 zł. Ta cena jest dostępna cały czas, przez cały czas trwania okienka. Można ten kurs zakupić w tej cenie stawianiebaniekoniowych.pl/grypa, żeby było łatwiej zapamiętać, lub można skorzystać z tego QR kodu. Więc jeśli się nie chce zapisać, to mogą być kilka powodów, ale my takie trzy znaleźliśmy. Możesz się bać ognia. Jasne, że tak, rozumiemy to. My też na początku się baliśmy. Tak. Ale pokazujemy na tym szkoleniu, że nie ma się czego bać, bo pokazujemy, jak robić to bezpiecznie dla Ciebie, dla pacjenta, dla dziecka. Nie wierzysz, że nauczy się stawiać bańki? Spokojnie, mówiłem, 100% satysfakcja, więc się każdy nauczył. Bardzo ważne. I nie ufasz nam? Rozumiemy to, smutno nam, ale myślę, że ten webinar pokazał, że można nam zaufać. Więc teraz szybka decyzja, czy dołączycie do kursu naszego online. Jeszcze raz przypominam, stawianiebaniekogniowych.pl, tylko dzisiaj zniżka, lub stawianiebaniekogniowych.pl/grypa. Za pomocą tego QR kodu można się do kursu dostać. I tyle by to było, jeśli chodzi o tą drugą część naszego webinaru. Więc dziękuję Wam bardzo za aktywność, za obecność. Mam nadzieję, że odpowiedzieliśmy na zdecydowaną większość pytań, bo na pewno nie na wszystkie, za to przepraszamy, webinar trwałby zdecydowanie za długo, ale dziękuję bardzo za Waszą obecność. Jeśli byłyby jakieś problemy, proszę napisać na czacie, ja tam za jakiś czas wrócę do odpowiedzi na pytania techniczne, a nie na pytania odnośnie baniek i techniki i tak dalej, więc w kwestiach technicznych odnośnie zakupu kursu odpowiem zaraz na jakieś pytania, które się będą pojawiały na czacie. Tymczasem dziękuję bardzo. Dziękujemy. Cieszymy się bardzo raz jeszcze za Waszą obecność. Do zobaczenia po drugiej stronie okienka, gdzie będziemy Wam tłumaczyć, jak skutecznie, bezpiecznie stawiać bańki ogniowe. Dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia. Cześć. Cześć.